O 9:33 osoba postronna z zakładu karnego poinformowała Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Nysie o pożarze w byłej fabryce samochodów dostawczych. Minutę później dyżurny wysłał 2 zastępy wozów, potem kolejnych 6. Także Nyska Komenda Policji otrzymała to zgłoszenie i w ramach szybkiej interwencji zamknęli ulicę Szlak Chrobrego. Z ustaleń strażaków 3/4 kondygnacja byłej lakierni. Tam się jakieś prace toczyły? Jakieś prace były wykonywane, jest kierownik budowy na miejscu, wszystkich pracowników zdążył ewakuować, zabezpieczyć ten teren i udało się wszystkim wyjść z tego budynku. O godzinie 10:10 ugaszono całkowicie pożar. W tej chwili na miejsce jedzie grupa procesowa, która będzie wykonywała czynności, ustalała okoliczności przyczyn tego pożaru. Na chwilę obecną strat nie jestem w stanie powiedzieć.